serdecznie w nowym filmie na moim kanale z tym oto cudownym kadrem za mną. Domyślacie się? Tak. Zaczynam już niedługo wakacje. Walizki przeniesione, będę się pakować. Troszkę mam stresa, ale powiem Wam, że spokojnie przemyślę i się spakuję. Mąż już wszystko przygotował, więc on już jest tylko do spakowania do walizki. Ja jeszcze muszę przejrzeć moją szafę, ale na początek, kochani, witam Was. Witam Was w nowym filmie i oczywiście zapraszam Was do spędzenia tego dnia, dni z nami. Kochani, ja wróciłam z pracy, zrobiłam sobie kawę, bo powiem Wam, że jestem śnięta. Jeszcze jeden dzień pracy przede mną i lecimy. Lecimy na wakacje, także widzicie, walizki stoją, mąż już je przyniósł, przygotował swoje rzeczy, żeby mu spakować. Mógłby spakować sam, ale wiecie co, nie ma to jak ja spakuję te rzeczy. Ja jestem w tym najlepsza i to twierdzi cała moja rodzina, że jak ja pakuję walizki, to jeszcze w nie, słuchajcie, możecie tyle włożyć. I one są takie lekkie, ja nie wiem jak ja to robię, ale jakoś to robię, więc mąż tylko wyjął swoje rzeczy i mówi: Aga, spakuj mnie i ty siebie spakuj, także mamy priority, lecimy do Wrocławia. Poczekajcie, łyk kawy, bo nie piłam dzisiaj w ogóle kawy. Mamy priority, lecimy do Wrocławia na 1,5 tygodnia, a później ruszamy w podróż. Wynajmujemy auto. Na pierwszy tydzień nie mamy auta wynajętego, bo nie potrzebujemy. Dopiero właśnie po tygodniu będziemy z powrotem jechać na lotnisko we Wrocławiu i będziemy odbierać samochód, który wynajęliśmy. Także będzie podróż. Będą podróże na te wakacje. Więc zabieramy, słuchajcie, walizki. Dwie duże, dwie podręczne i tym razem zabiera mąż plecak. Ten plecak, słuchajcie, kupiliśmy w Szwajcarii i powiem Wam, że zawsze z nami latał, a jakoś w zeszłym roku mąż nie zabrał i był to błąd. Ten plecak jest niesamowicie pakowny. On ma tak, raz, dwa, trzy, cztery, tutaj taka malutka, tu boczna i chyba jeszcze tak. I tu w środku jest przegródka na laptopa. Naprawdę jest niesamowicie pakowny, więc byłam zła, że mąż go nie wziął w zeszłym roku, bo ach, i tu jeszcze, słuchajcie, ma przegródki. Zobaczcie, on jest naprawdę bardzo pakowny i ja go myślałam wziąć właśnie z myślą, żeby tutaj spakować laptopa, bo w mojej torebce ten laptop naprawdę jest ciężki i zobaczcie, jakie głębokie są te kieszenie. I żeby ewentualnie, jak będziemy wracać, można tutaj było spakować rzeczy, jakbyśmy się nie pomieścili. No bo może jakieś zakupy będą. Dlaczego nie? Także plecak jest, mamy priority, więc mąż może mieć duży bagaż podręczny plus plecak. Ja mogę mieć duży bagaż podręczny plus torebka, więc zawsze biorę tą taką moją dużą torebkę Michaela Korsa. Ona jest ogromna, ona tam mieści właśnie laptopa, ale ze względu tego, że w tamtą stronę nie będziemy lecieć tacy obładowani, bo zabieramy rzeczy, które po prostu weźmiemy, może coś sobie dokupimy, to mój laptop chyba będzie w walizce podręcznej, żeby mi było lżej, ale z powrotem to albo właśnie będę miała w tym plecaku, mąż będzie dźwigał, albo ja w torebce. Także taki jest teraz zamysł na tą naszą podróż, bo słuchajcie, jeżeli jest możliwość, żeby mieć plecak, to dlaczego z tego nie korzystać? Także kochani, zabieram się za chwilę za pakowanie, ale muszę najpierw wypić kawę. Naprawdę jechałam w autobusie z pracy i prawie zasypiałam. I tak pomyślałam, że wrócę z pracy, od razu zacznę tego vloga. Jeszcze mam dla Was do nagrania film, więc na pewno troszeczkę sobie makijaż później poprawię do tamtego filmu, bo chcę dla Was może jeden, dwa... Zobaczę, może mi się uda dwa filmy nagrać, bo wiecie, chcę mieć zawsze tak na początek moich wakacji do przodu dla Was filmy nagrane. Ja od razu nie przyjeżdżam i nie uchwytam za kamerę i nie nagrywam. Najczęściej moje nagrywanie filmowe, filmów dla Was kończy się jak wylądujemy we Wrocławiu i później mam taki przestój tygodniowy, nie wyjmuję kamery, bo mam do przodu dla Was filmy nagrane, no bo troszeczkę we Wrocławiu mamy latania, załatwiania i nie będę miała czasu na to, żeby nagrywać, więc
Też nie wiem, jaki plan będzie dokładnie na wakacje, więc chcę mieć dla Was filmy do przodu nagrane. Także jeden już mam, jeszcze myślę z dwa nagram, żeby tak wiecie, sobie zapełnić, bo moje filmy wchodzą każdą środę godzina 18 i każdą sobotę o godzinie 18, także dwa filmy tygodniowo dla Was wchodzą, więc wiecie, jednego filmu jakby nie było, to no nie chciałabym tego na kanale, chociaż wiem, że dużo youtuberów robi sobie wakacje od nagrywania, ja może któreś wakacje też takie zrobię, że po prostu odpocznę, nie będę nagrywać, chociaż wątpię, bo powiem Wam, że jeździmy w tak cudowne miejsca, że żal tego nie nagrać, nawet dla siebie, na pamiątkę i wrzucić na YouTube, bo naprawdę cudowne miejsce ostatnio z mężem odkrywamy. Także taki plan na wakacje, także filmy na pewno będą, nie zostawię Was bez filmów. Także kochani, ja się na chwilkę teraz rozłączę, idę się pakować, idę sobie szykować rzeczy, które wezmę. Oczywiście też jeszcze mam do zrobienia paznokcie i zawsze pytacie, jaki kolor paznokci mam, jaki lakier. Ja najczęściej używam lakier z Biedronki, ale obiecuję od dziś, od tego filmu, że pod każdym filmem, bo akurat już w tym filmie będą zmienione paznokcie, że będziecie pod filmem mieć też wypisane, jakie, co mam na paznokciach, bo często są te pytania, więc zaglądajcie w opis i tam Wam na pewno wypiszę, żeby już pytań nie było, żebyście wiedziały. Także kochani, tak to teraz będę robiła, więc idę się pakować. Powiem Wam, że mam stresa, bo jeszcze nie skończę. Jeszcze coś Wam tylko powiem. Jutro idę do pracy i wychodzę szybciej, także jutro taki power w pracy. Szybciutko się muszę wyrobić ze wszystkim, z moimi zadaniami i wychodzę wcześniej, także żadnej przerwy na kawę sobie jutro nie zrobię. I mąż po mnie przyjeżdża, jeszcze wiecie, resztę dopakujemy, jeszcze 10 razy czy nawet 150 razy znając mnie, posprawdzam, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, czy wszystko zamknięte, czy wszystko wzięliśmy. Najważniejsze, wiecie, dokumenty i bookingi. Bookingi mamy w telefonach, więc nie ma problemu. Ale to tak, tak jest, że ja zawsze 10 razy chodzę i sprawdzam, także cieszę się, że przyjadę jeszcze przed wylotem do domu, na spokojnie jeszcze posprawdzam wszystko, jeszcze się przebiorę na podróż i będziemy jechać. Także wylot mamy wieczorem, będziemy w nocy we Wrocławiu. Trudno, no taki lot jest, więc nic na to nie poradzimy, ale mam nadzieję, że pogoda nam dopisze na te wakacje i że te wakacje będą miłe, przyjemne i słoneczne, bo tego sobie życzę. Także kochani, idę się pakować i odzywam się do Was później. I mamy, słuchajcie, 19:45, a ja dopiero zrobiłam paznokcie. Jeszcze się nie spakowałam. Wzięłam się za paznokcie, żeby, wiecie, nie mieć stresa, jak będę się pakować, żeby już mieć gotowe paznokcie i wyszły mi świetnie. Powiem Wam, ładnie mi tutaj się podochodziło do skórek, a używałam do tego właśnie tego cieniutkiego pędzelka, polecam Wam go. To jest Neonail Expert, bardzo cieniusieńki pędzelek i ja go mam w jakimś rozmiarze? Nie widzę, tutaj rozmiaru nie widzę, ale to jest właśnie Neonail Expert i świetnie tym pędzelkiem sobie tutaj do skórek dojdziecie. I oczywiście już Wam pokazuję lakier, ale ja dam w opisie jeszcze ten lakier, żebyście wiedziały. To jest ten Neonail i tutaj jest jego numerek, ale oczywiście też Wam wypiszę. I mamy godzinę prawie 10:00. Ja jestem w trakcie pakowania. Tu moja walizka już praktycznie spakowana, ale jeszcze jutro będę dokładać kosmetyki, bo zawsze w mojej walizce lecą nasze kosmetyki. Tam jeszcze męża walizka otwarta, bo też jeszcze będzie dokładał parę rzeczy. Walizki, tu jeszcze buty. Walizki podręczne są puste. W walizki podręczne na pewno pójdzie elektronika. Wiecie, leki, także to pójdzie. No, ale jeszcze, słuchajcie, o, tutaj widzicie, druga walizka, plecak czeka, ale tu, co się dzieje na mojej toaletce, wiecie co, nie mogę się zdecydować, które wziąć cienie. I tak, myślałam, może ja sobie zrobię tutaj, poczekajcie, porządek, bo naprawdę jest bajzel, dobra, myślałam nad tymi Inglot i o,
4 paletki i się nie mogę zdecydować. I ta jeszcze tutaj MAC. I tak. Już Wam mówię. Ta Inglot rewelacyjne ma cienie, ale paletka sama w sobie waży dużo, więc cienie zostają, chociaż je bardzo lubię. Teraz zresztą wiecie, nowe moje cienie doszły tutaj. Sama z tą paletkę zrobiłam, ale jest ciężka. A nie chcę wyjmować z niej tych cieni, żeby wiecie, zabierać 5, bo 5 jest za mało. Akurat potrzebowałabym 6. Ta paletka, zaraz otworzę, poczekajcie, jedną ręką nie dam rady. Ta paletka też jest ładna, dostałam ją od mojej synowej. I tak właśnie się zastanawiam, czy czasem nie wziąć tej. Tutaj też mam róż, w razie czego i rozświetlać na środku. Powiem Wam, że mam taki dylemat w tym roku, jak nigdy. Naprawdę jak nigdy. I tak, Tom, Tarte zawsze brałam i ona mnie nie zawodziła, ale powiem Wam, że już w tym roku nie chcę brać Tarte. Wiem, że te cienie są rewelacyjne i kocham te cienie, uwielbiam robić makijaże tą paletką, ale miałam ją teraz w kwietniu i powiem Wam, że jakoś tak już mi się troszkę na wyjazdy znudziłam. Mam nowe paletki, więc myślałam, żeby wziąć nowe i jeszcze też się zastanawiam nad, ojejku, nad tą Too Faced. Ona ma tutaj naprawdę wybór różnych cieni i wiecie co, tak porównując sobie, zaraz sobie porównam tutaj, o kurczę, jak to zrobić? Już robimy, wiecie co, brak miejsca, za dużo tych rzeczy. Wszystko powyjmowałam i brak miejsca, dobra, mamy to. I wiecie co, tak sobie porównuję te dwie paletki, no ta ma dużo więcej cieni, tylko nie ma rozświetlacza i różu. Ja i tak czy inaczej rozświetlacz i róż chcę zabrać, więc chyba postawię na tą. Chociaż na nią nie byłam za bardzo zdecydowana, ale powiem Wam, że lubię sobie właśnie tworzyć, bo tutaj mam różnego rodzaju cienie. I w brązach, i w różach, i w takich rudościach. No mam dylemat. Jest dylemat. I są ciemne cienie, i jasne. Tutaj jest tak więcej tych ciemnych cieni. Jasne są takie dwa. Te też są jak na oku, są ciemniejsze. Tutaj ten drugi rząd. Więc chyba wezmę tą. Chyba wezmę tą. Też mam, słuchajcie, dylemat nad... nad czym mam jeszcze dylemat? Nad bronzerem, ale bronzer już powiedziałam, wyjęłam, to już biorę. Biorę ten bronzer. On jest taki naprawdę bardzo intensywny i tutaj, jak możecie zobaczyć, jest bronzer od razu. No kurczę, żeby tylko paznokcia w to nie włożyć. Poczekajcie, bo zaraz będzie awaria. On jest od razu tutaj z rozświetlaczem, także dwa w jednym, mała paletka. Na wyjazd idealna. Biorę ten, słuchajcie, z NYXa róż. Ostatnio nagrywałam makijaż z tym różem. Już mi się skończył z Maybelline 40 Peach i nie ma w naszej aptece, słuchajcie. I kurczę, dobra, nie otworzę. Biorę ten, więc biorę ten. Podkłady, też miałam dylemat i wiecie co? Prawdopodobnie ten podkład, który uwielbiam, uwielbiam go jesienią, zimą, latem wolę takie troszeczkę lżejsze. Prawdopodobnie, słuchajcie, został wycofany. Ja muszę to sprawdzić. Mam tutaj ten, czy ja mam jakiś zapas? Czekajcie. Mam jeden tylko, słuchajcie, w zapasie, ale jak trafię, to kupię, bo to są rewelacyjne podkłady. Czemu nie ma? Czemu go chcą wycofać? Nie wiem, sprawdzałam w Hebe, nie ma tego koloru. O, sprawdzałam w Hebe, nie ma tego koloru. W Rossmanie w ogóle go nie ma. Patrzałam na Notino, też nie ma. Nie wiem, co się dzieje, muszę powiedzieć mojej mamie, bo u mojej mamy też jest Catrice, żeby sprawdziła, ale też będę w Niemczech, więc wejdę do DM-u i zobaczę tam. Może też poproszę moją Edytkę, żeby mi zobaczyła, to by mi pieniążki za niego zwróciła, no bo powiem Wam, no, że jestem w szoku. Ja mam ten 0,30, złapię. Poczekajcie, bo łapie mi cienie. O, może tak. 0,30 Natural Sand. Coś nie chcę złapać. Także ja mam ten odcień. No i powiem Wam, że ubolewam, że go wycofali. Jeśli go wycofali, wiecie co, coś tracę zoom, nie wiem co się dzieje, bo naprawdę fajny podkład, taki właśnie kryjący, ale też rozświetlający.
Ach, wiecie co, my to mamy kobiety naprawdę problem. Jak nam się coś podoba, coś się sprawdza, podobnie miałam z tym kremem Glam Glow, to zaraz wycofują. No, czemu firmy nam to robią? No, dobra, ale wracając tutaj, słuchajcie, do pakowania. Zobaczcie, tutaj też są wrzucone tak luzem jeszcze kosmetyki. Biorę dwie maskary. Gdzie ta druga jest? Mam nadzieję, że tych maskar też mi nie wycofają, bo bym, nie wiem. Biorę te dwie maskary ze sobą. O, teleskopik i Tom. No i oczywiście bazę też zawsze zabieram. No i tutaj jeszcze inne kosmetyki. Wiecie co, ja nie będę Wam nagrywać kosmetyczki mojej podróżnej, bo wiecie co, będę chciała nagrać na miejscu może, jeśli mi się uda, jeśli będę miała taką możliwość, czy mi się te kosmetyki sprawdziły, bo powiem Wam tak, pierwszy raz będę brała tą paletkę, pierwszy raz będę brała ten bronzer z rozświetlaczem, pierwszy raz będę brała te korektory, więc wiecie, tak może, o, i też pierwszy raz będę brała ten podkład, myślę, żeby wziąć jeszcze ten CC, medium mam, on taki ciemniejszy, więc jak się opalę, będzie ok. No i oczywiście biorę ten, więc słuchajcie, tak myślę, że może nagram Wam, czy mi się te kosmetyki sprawdziły, jak to wyglądało na wakacjach, może na wakacjach taką właśnie nagram kosmetyczkę, bo tym razem biorę troszkę inne kosmetyki, więc pokażę Wam właśnie może w tamtym filmie. Zobaczę, czy mi się coś takiego uda nagrać, także nie będę teraz Wam wszystkiego pokazywać. No, a jakie cienie zadecyduję, to jeszcze będę nad tym rozmyślała, czy te, czy z Maka. Bo jeszcze będę o tym myśleć. Także pakuję resztę, tutaj mam kosmetyczkę przygotowaną do pielęgnacji. Jeszcze muszę tylko umyć gąbeczkę, muszę resztę rzeczy spakować, przygotować i jutro już tak na spokojnie reszta, bo dzisiaj chciałam właśnie spakować najważniejsze rzeczy, także pakowanie nadal trwa. Także kochani, ja już dzisiaj się nie będę odzywać. Moje paznokcie wyszły jeszcze tak. Nie wiem, czy Wam pokazywałam. Już nie wiem, bo wiecie co, nagrywam kilka filmów pod rząd. Jeszcze jeden film w międzyczasie Wam nagrałam. I nie wiem, czy ja pokazywałam na Insta, czy tutaj. Także tak wyszły moje paznokcie. Trochę bardziej się do nich przyłożyłam. No coś mi nie łapie zooma. Poczekajcie, może tu mi złapie. O, na komodzie bardziej. Bardziej się do nich przyłożyłam. I zobaczcie, widać ten brokacik? Chyba nie widać w kamerze. Chociaż ja nie widzę, może jak będę edytować na laptopie, będzie to widać, będzie to widoczne. Zrobiłam sobie taki neonowy kolor, troszkę się do tego przyłożyłam. Oczywiście lakier, jaki będziecie mieć w opisie. A chyba Wam pokazywałam, jak je zrobiłam. Dobra, powtarzam się, ale tak właśnie wyszły moje paznokcie. A teraz, kochani, kończę się pakować, no i pora do spania, bo jutro trzeba iść do pracy. Witajcie, moi drodzy. Kolejnego dnia. My już spakowani. Już Wam pokazuję. Ostatnia walizka do zabrania. I tutaj druga mała. Już pomału wyruszamy. Jedziemy na lotnisko. Także zaczynamy nasze wakacje. Powiem Wam, że zastanawiałam się, czy wziąć wszystkie kosmetyki. I część kosmetyków niestety wyjęłam, ale tak jak mówiłam o mojej kosmetyczce wyjazdowej, podróżnej, wakacyjnej, na pewno nagram film. Może na wyjeździe, może jak wrócę do domu, zobaczymy. Na pewno Wam dam znać, co takiego ze sobą wzięłam. A tymczasem, kochani, pakujemy się i jedziemy na lotnisko. Wakacje, czas zacząć! Jesteśmy już, kochani, na lotnisku. Mąż zabiera walizki. Ja tutaj z jedną. Zaraz duże oddajemy. Idziemy tylko z podręcznymi do góry na strefę bezsłową. Jedziemy tam. Coś zjemy chyba, co? I się coś napijemy. Powiem Wam, że podróż
Szybciutko, nie? Przyjechaliśmy. A, tak, mąż jechał, więc podróż była szybka. Jest cieplutko, może słoneczka nie ma, ale jest ciepło. Także wchodzimy oddać bagaże. Mam nadzieję, że już będziemy mogli oddać. Teraz zobaczymy, bo odlot mamy za, no, za ponad 3 godzinki. Idę zobaczyć, czy już bagaże można oddawać. Może już chyba tak, zaraz zobaczymy, no. Chyba tam dalej. Dobra, idziemy się zorientować teraz. I bagaże oddane. Idziemy już teraz z podręcznymi. Przejdziemy przez bramki i wchodzimy na strofę. Bez słowa mamy 2 godziny opóźnienia prawie. Niestety. Ale już na szczęście na bez słowa możemy wejść. Także super. Przeszłam strefę bez słowa. Przeszłam przez bramki. Wyobraźcie sobie, że 2 razy mnie sprawdzali. Wzięli moją torebkę do sprawdzenia, bo oczywiście wzięłam skyr. A skyr ma 150 gram, chyba można tylko 100 gram wziąć. Więc nie przeszło, zabrali mi skyra. Także uważajcie, jak będziecie lecieć, skyra nie można wziąć. Do podręcznej trzeba zjeść. Także skyr zabrany. Myślałam, że sobie zjem w samolocie. Nawet nie przypuszczałam, że skyr jest brany jako płynny produkt. No ale trudno. Teraz sobie tutaj popatrzę na strefę wesołą, coś ciekawego. Czy coś dołożyli nowego. Ale ceny tutaj są tak czy inaczej wysokie. Będzie może patrzeć gdzieś indziej. Także się tutaj przejdę i idziemy może z mężem się coś napić. Teraz już na spokojnie usiąść. Mamy trochę czasu do wylotu. O, po ile są do Czekabala? Zobaczcie. 13,399 za ile? Setka. Nie, 50. Właśnie tutaj nie ma setek. Niestety. Dobra. Idę dalej i idziemy usiąść coś się napić. Już nagrywasz. Co to było? Dzień dobry. Dzień dobry. No. Jesteśmy, słuchajcie, już. Siedzimy sobie tutaj przy stolikach, wzięliśmy sobie po piwku, bo mamy 2 godziny, jak wam mówiłam, opóźnienia. Więc musimy siedzieć i czekać niestety. Także pijemy piwko, ja odważna jedno piwko, bo... A, piąte! Przyznaj się, raczej okłamujesz kurde internautów. Słuchajcie, przez 17 lat latania samolotami nigdy nie byłam w toalecie, więc tylko piwko, toaleta przed samolotem i później samolot. I słuchajcie, ściągnęłam sobie na Netflixa nowy sezon, tak? Selling Sunset. Także będę oglądać. Jeśli nie oglądaliście, to wam polecam, bo jest świetny, świetny, co to jest? Serial można nazwać? Tak. Tak, można nazwać to jako serio. I teraz jest 6. sezon, także będę oglądać. Dajcie znać, czy oglądaliście, a my pijemy piwko i zaraz. Czyli nie okłamuj swoich widzków, że pierwsze piwo, bo to już jest 5. To by było po mnie widać. Dzisiaj będziesz pierwszy raz sikać w tym samolocie. Na pewno. Zasikasz cały korytarz. Dobra, wyłączę tą kamerę. Idziemy w końcu już do samolotu. Troszeczkę się wyczekaliśmy, ale już możemy iść. Równo 2 godziny, nie? Równo 2 godziny opóźnienia. Ale zobacz, jak jeszcze jest jasno u nas. W Polsce będziemy w nocy, a w domu będziemy nad ranem. Także wsiadamy do samolotu i na pewno będziemy szybciej odlatywać. Na pewno będą chcieli nadrobić powietrze. Jesteśmy już we Wrocławiu. Lot, powiem wam, przebiegł spokojnie. Nadrobiliśmy godzinę, nie? Ale na bagaże musieliśmy czekać chyba z 30 minut. Bo były bagaże z innego kraju też i musieliśmy czekać, ale powiem wam, że w samolocie było tak gorąco, jak nigdy. Mi tak nogi spuchły przez podróż, że masakra. Także kochani, jesteśmy we Wrocławiu i
zaczynamy nasze wakacje. A Wam dziękuję oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że miło ze mną w tym filmie spędziliście czas. My oczywiście widzimy się już w następnych filmach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa.